poznałam dziewczynę, porównywałyśmy sobie wyniki, miałyśmy dokładnie ten sam rodzaj nowotworu, tylko że ona odkryła go później i dzisiaj tej koleżanki nie ma z nami. Dlaczego teraz, kiedy mam wspaniały związek, pojawiło się kolejne dziecko na świecie i wszystko układa się cudownie? Zostałam poddana operacji oszczędzającej pierś, co oznaczało zaaplikowanie agresywnej chemii, a dopiero po chemioterapii zostałam poddana radioterapii. Jak będzie dalej i czy w ogóle będzie dalej? Nowa rola mamy zmusiła mnie do tych częstszych badań. Dwa pierwsze były poprawne, dopiero trzecie. Poszłam do drugiego lekarza, który uspokoił mnie, że tak, jest to znów zastój pokarmowy. I bardziej wierzyłam temu lekarzowi. Gdyby przypadek nie sprawił, że odkryłam tak naprawdę w początkowej fazie ten nowotwór, bardzo szybko by się rozrastał. Wszyscy mamy tendencję do tego, że kiedy jest dobrze, nie myślimy o tym, że może być źle. Nie ma żadnej reguły, kogo dotyczy nowotwór. Można być naprawdę przykładem zdrowego stylu życia. W swoim otoczeniu mam takie osoby, które prowadząc taki właśnie styl życia również zachorowały. Możemy sobie pomóc tylko wyłącznie częstymi badaniami. Nazywam się Ania Teodorowicz. Jestem przede wszystkim matką, żoną, babcią nawet.